październiku, końcu października. Cały Budostat 4 został już objęty organizacją związkową nową, która już przyjęła nazwę Solidarność. Utworzyliśmy wtedy zarząd dyrekcji, czyli poszczególne zarządy podlegały pod zarząd generalny dyrekcji. To znaczy nie generalny, przepraszam, ja trochę zaczynam się plątać. To był zarząd, komisja koordynacyjna Budostalu 4, tak to się nazywało. I wtedy już działał MKZ Katowice, nawiązaliśmy z nimi kontakt, już się odbywały spotkania organizowane przez MKZ Katowice. Ja byłem delegatem zarządu na te spotkania i jeszcze kilku innych kolegów. I trwało to dosyć długo, bo dopiero w 1981 roku, w maju, zaczęto tworzyć komisję koordynacyjną do zjednoczenia wszystkich organizacji Solidarności działających w różnych przedsiębiorstwach i w różnych MKZ-ach w jeden wspólny organizm. I to się dosyć wlokło, bo dopiero w lipcu nastąpiło zebranie delegatów ze wszystkich MKZ-ów i w końcu lipca utworzono już wspólny, to się nie nazywało MKZ, tylko Zarząd Regionu. Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarność. W końcu sierpnia bodajże, albo z początkiem sierpnia, zostałem wybrany w skład tego zarządu i jako delegat na zjazd krajowy. Także zostawiłem swój związek na terenie Budostalu 4, mimo że się tam z nim kontaktowałem, i zacząłem działać już w Zarządzie Regionu Solidarność Śląsko-Dąbrowska. Więc utworzony nowy zarząd przejmował dokumenty i sprzęt od poszczególnych MKZ-ów. Ja zostałem przydzielony do Biura Informacji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w skrócie BIRST. Szefem tego został Andrzej Gorczyca i Marek Wach. Ja zostałem przydzielony razem z Gienkiem Karasińskim do organizowania i kierowania poligrafią nowo utworzonego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Całe przejmowanie tych materiałów i urządzeń dosyć długo trwało. Także nasza poligrafia ruszyła dopiero gdzieś początek października, koniec września. Zaczęliśmy produkować około 30 tysięcy dziennie naszych biuletynów. Oprócz tego produkowaliśmy jeszcze inne plakaty, materiały, które za decyzją zarządu regionu po akceptacji przez szefa BIRST-u trafiały do nas i to drukowaliśmy i przekazywaliśmy potem zleceniodawcom. Ja zajmowałem się w tym interesie, że się tak wyrażę, organizowaniem materiałów poligraficznych, takich jak papier, farby, no i płyty do offsetu. Przejmowaliśmy najpierw
materiały i urządzenia od MKZ-u Katowice z oporami, bo tam mieliśmy zawsze z nimi opory. No i od nich przejęliśmy offset duży, czeski i potem od innych, nie pamiętam już MKZ-ów, Bytom chyba, Jastrzębie nam też nie chciało sprzedać czy przekazać swojego sprzętu poligraficznego, mimo że od nas brali materiał. Mieliśmy potem cztery bodajże małe offsety produkcji japońskiej, dwa powielacze elektryczne, ale mieliśmy jeden tylko kserograf elektryczny, kurczę, przedpotopowy, który palił się, jak go się długo używało. No i w listopadzie kupiliśmy dwa urządzenia do wytwarzania matryc dla offsetów, blaszane tak zwane matryce. Oczywiście braliśmy udział w życiu zarządu. Między innymi mieliśmy w 1981 roku już zebrania, w którym delegaci, to było w hucie Beldon, taki duży pawilon sportowy, i tam się odbył zjazd, pierwszy zjazd, żebym nie pomylił, przepraszam. I tam został wybrany już formalnie zarząd zarząd regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To był chyba trzydniowy ten to zebranie. I został wybrany zarząd. I w zarządzie, o ile pamiętam, szefem zarządu został Waliszewski Leszek. No i składu zarządu już nie pamiętam, ale sam zarząd składał się chyba z 63 czy 4 członków zarządu. No i było prezydium zarządu. No a poza tym były utworzone różne biura interwencji, o ile pamiętam. No i potem jak zwykle w czasie tego wyboru, tych wyborów, zawiedziony Andrzej Rozpłochowski, no trochę zaczął mącić. Oficjalnie nie on, tylko kto inny. Dlatego, że nie został wybrany szefem zarządu, wobec tego zaczęto szukać winnych. No i może trudno mi opowiadać o tym, kogo tam typowano na winnego. Ale MKZ zostawił sobie jeden offset, na którym drukował związkowiec, co się chyba nazywało pismo, nie pamiętam, jak ono się już w tej chwili nazywało. Dziennik Związkowca chyba, tak to się nazywało, i w którym opisał w obrzydliwy sposób to, co się działo na sali. Że to było manipulowane, że nasi robotnicy zostali oszukani i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem paszkwil, brzydki paszkwil. No jak się okazało, to kierował tym Czuma Andrzej, no i jeszcze kilku innych. Ale od tego czasu miałem awersję do Czumy. Mówię, o kurczę blade, tak się nie postępuje. A on, mając braci patriotów, zresztą rodzinę patriotyczną, no się nie popisał. Pamiętam tyle, że to jeszcze było w MKZ-cie. Chodziło o między innymi kontrolę finansową w
przeprowadzoną w MKZ-cie. Za tym optował nie kto inny, tylko właśnie Kazio i jeszcze był księgowy, nie pamiętam już jego nazwiska, który wkrótce zmarł. No i od tego czasu zaczęła się właśnie niesnaski pomiędzy Andrzejem Rozpuchowskim a Kazikiem Świtoniem. Chyba do tej pory jeszcze tak trwają jakieś tam animozje, ale to mniejsza. Zostałem w tym czasie wybrany delegatem na pierwszy krajowy zjazd delegatów do Gdańska. I ten zjazd odbył się z początkiem września 1981 roku. I trwał chyba 4 dni. To była pierwsza tura zjazdu. Ponieważ zjazd miał mnóstwo roboty do wykonania, nie wszystko się dało ładnie załatwić. Na tym zjeździe spotkałem kolegów z Gdańska, a pochodzących z moich stron, gdzie byłem w czasie wojny, czyli okolice Maluszyna. Spotkałem tam kolegów, którzy już utworzyli Związek Solidarności Polskich Kombatantów. No i tam wstąpiłem do tego związku. Na drugiej turze zjazdu, to było już chyba październik, o ile pamiętam, było dosyć dużo, długo dni, nie pamiętam już dokładnie ile, ale trwały tam burzliwe debaty i wybory przeróżnych władz Komisji Krajowej i innych władz Związku. I tam zacząłem tworzyć związek, a właściwie tak, Związek Więźniów Politycznych PRL, tak się to nazywało. Był to taki dopiero zaczątek organizacji, komitet organizacyjny, którego zostałem kierownikiem. Do tego komitetu, do tego Związku Więźniów Politycznych okresu PRL, to nie bez okresu PRL, dosyć dużo ludzi wstąpiło, ważnych z podziemia politycznego. No, był tam, o ile pamiętam, między innymi Siła Nowicki, był Ziembiński, był Kuroń i jeszcze tam w kilkunastu, kilkudziesięciu może w sumie ludzi. Aha, i Maciarewicz był oczywiście też. Nie zdążyliśmy zapisać tego Związku Więźniów Politycznych PRL-u jako sekcji Solidarności. Tak się złożyło, że było zamieszania dużo, nawet nocami żeśmy tam debatowali, ale nie udało się. Mieliśmy to zrobić na trzeciej turze zjazdu, bo zjazd miał się zebrać jeszcze w styczniu 1982 roku. No i niestety nie zakończyło się to wybraniem, właściwie nie tyle wybraniem, ile zaakceptowaniem przez zarząd główny, to znaczy po Komisję Krajową Solidarności, nie dało się zarejestrować tego związku jako sekcji Solidarności. No więc wróciliśmy do swoich zajęć w zarządzie regionu. No, w międzyczasie były jeszcze tam takie różne drobne potknięcia naszego birstu
z Bachem, bo na zjazd nie dotarła partia bardzo ważnego pisma naszego, które się już w tej chwili też zapomniałem, jak się nazywało. Tygodnik katowicki, tak, Tygodnik katowicki. Pismo mające w swojej redakcji ważne osoby, mądre osoby. I cały ten pakiet Wach nadał to na pocztę lotniczą i miał to wylądować w Gdańsku. Jak się okazało, nie znaleziono tego tygodnika i stąd Wach miał dosyć potem duże nieprzyjemności. Jego usunięto później z tego szefostwa Birstu. No ale to inna sprawa. I tak nasz zarząd działał, region Solidarności działał aż do stanu wojennego. Jak mówiłem, pracowaliśmy na zmianę z kolegą Krasińskim, kiedy nocą trzeba było drukować pewne rzeczy. Któryś z nas zostawał na nockę i pilnował tych drukarzy. Drukarze to byli nie członkowie Solidarności. Żadnej cenzury nie było. Byśmy się zaraz zbuntowali przeciwko jakiejkolwiek cenzurze. Przecież walczyliśmy z komunizmem, między innymi z cenzurą, o wolne słowo. No więc wprowadzać cenzurę do Solidarności, to już by się świat przewracał.